Dzień dobry Państwu, 19 dzień października i dzisiaj gorączka sobotniej nocy, czyli zabawa na poparcie dla Radia 7, jedynego codziennego radia polonijnego, które nadaje tutaj u nas z Misicaki. Zapraszam. Ile gości wykupiło bilety? Prawie 400, z tym, że prawie robi różnicę. Zostało nam kilka wolnych stołów, które przenosimy na partie ubiegłoroczne. Cykliczna impreza, prawda? Cykliczna. Ale dzisiaj będę wszystkich pytał. Lata 80. to temat, tak? Temat, tak, muzyka, tak, lat 80. Tak. Najbardziej ulubiona muzyka, najbardziej ulubiona piosenka. Najbardziej taneczna. Jaki? Najbardziej taneczna. Najbardziej taneczna. No to proszę wymienić, autor. O, no my jesteśmy tutaj pod wrażeniem gorączki sobotniej nocy filmu, który zainspirował nas do tej. Ale pani pod wrażeniem czego była? A ja pod wrażeniem wielu, przede wszystkim Bee Geesów. Wszystkie kobiety się kochały. A pani Agato, muzyka lat... Ale proszę się mnie nie pytać, bo dlaczego? Muzyka lat 80. to jest domowe przedszkole dla mnie. Pani Agato, no ale rodzice czegoś słuchali, prawda? Tak, słuchali, ale nie pamiętam. No, czyli to jest zupełnie poza panią? Pani nie zna takich. No nie, no żartuję sobie oczywiście, no, że lata 70. i 80. to chyba są wszystkim bardzo bliskie, ponieważ ta muzyka wraca przy każdej imprezie. I chyba ciężko powiedzieć, że ma się jakąś jedną ulubioną piosenkę, bo tych utworów jest taka masa, tak jak Ilona powiedziała. Bee Gees, Bonnie M, John Travolta, który wspaniale wtedy tańczył. No nie sposób wymienić jednego przeboju z tamtych lat, który jest takim ulubiony. A dlaczego tamta muzyka akurat gra w ustach, a nie wiem, muzyka lat 90. czy 2000? Dlatego, że cały czas ci ludzie, którzy wtedy byli młodzi, lubią się bawić i wtedy się tańczyło w parach i chyba każdy lubi wracać do swojej młodości i do tych chwil, kiedy no, w duszy krew krążyła szybciej i chyba dlatego cały czas ta muzyka jest żywa. Pani ma nadzieję, że młode pokolenie również tego rodzaju muzykę będzie lubić? Czy a ja nie mam nadziei, ja to wiem, ponieważ ja współżyję z młodym pokoleniem na co dzień i czyli oni dzieci? Bardzo często, ciężko ich dziećmi nazwać, ale bardzo często oni sięgają po tę muzykę, bardzo często ją przerabiają trochę, udoskonalają, robią tak, żeby im się podobała i cały czas przy niej się bawią. No to miejmy nadzieję, że będzie fantastyczna szampańska zabawa. Ale na pewno będzie, na pewno. Wszystkich o to pytam, twoje utwory, które wciąż ci grają w uszach z lat 80. A wiesz co, chyba bardzo dużo, ale oczywiście bardzo lubiłam Bee Gees zawsze. Trochę mniej Abby, ale bardzo też. Annie Lennox. To są te rzeczy, które Michael Jackson. To są rzeczy, które... David Bowie czy... Tak, to wiesz, myśmy się wychowali w Polsce na tych utworach. Generalnie biorąc, wiesz, jak było w Polsce. Nie było niczego. Myśmy więcej wiedzieli na temat zachodniej muzyki niż ludzie tutaj żyjący w tym kraju czy w Ameryce. Bo ich to nie interesowało, a myśmy wszyscy wchłonęli to jak niesamowite po prostu nowość do wielkiego świata. Pamiętasz, taki był problem, zapraszamy do Trójki, to był komiczny... Absolutnie, wszyscy się na Trójce wychowywaliśmy. Dokładnie, Trójka był Kaczyński takim prezentem. I tych magnetofonach kasetowych, już nie pamiętam jak one się tam nazywały, na licencji Grundinga. Taśmowe takie, ja pamiętam, miałem taki taśmowy wiesz... magnetofon, to był szał, to się dziewczynie na to podrywało. To po prostu były takie czasy, że myśmy wszyscy byli bardzo chłonni, bardzo, bardzo ciekawi zachowani. O Radiu 7 rozmawialiśmy nie tak dawno. Myślę, że no, tego rodzaju imprezy będą wspomagały Radio 7 cyklicznie, prawda? To, no, tak, to jest chyba trzecia z rzędu. Trzecia kolejna. I oczywiście jesteśmy tuż przed zaczęciem imprezy. Jeszcze dopiero jest godzina do otwarcia sali.
związku z tym jest jeszcze mało ludzi, ale sala praktycznie biorąc sprzedana, także spodziewamy się bardzo fajnej atmosfery. Mamy rewelacyjną scenę, czyli zestaw laserowy, wykonują Axis Lasers, będzie właśnie Marek Majewski ze swoim bandem DJ Jack. Proszę Państwa, mam nadzieję, że nagrasz trochę później, to będzie super odlot i to będzie naprawdę pełna akcja. Także bardzo się cieszymy, że impreza się sprzedała, że Państwo poparliście naszą działalność i jak najbardziej, to jest jeden z dobrych środków na to, żeby zbierać pieniądze, fundusze na utrzymanie radia, bo nie tylko, że się bawimy razem, ale również pomagamy, robimy jakiś fajny cel. I rozmawiamy ze sobą, spotykamy się i tańczymy razem. Oczywiście. Pan na pewno lat 80. nie pamięta. No urodziłem się w 80. To tyle co pamiętam, to komunę. To i... do kołyski grała ta gorączka sobotniej nocy, czy jakiś widzisz, czy... To musiałbym się... Gdzieś się tam wdrukowało, może rodzice słuchali. Możliwe, nie? Ale nie pamiętam. Dlaczego pan tutaj jest? Dlatego, no pomagać w polskim środowisku jak najbardziej, nie? Być częścią tej imprezy. Oczywiście nigdy nie byłem, po raz pierwszy. No i mam nadzieję, że będzie super. Wszyscy mamy na to nadzieję, to nawet nie jest nadzieja, to jest pewność, ale zapytam o to, przy jakiej muzyce pan się bawi normalnie? Przy każdej. Przy każdej, tak? Tak, czyli, przy każdej. A nie wiem... David Bowie też. Może być. To może tylko być. Zależy od jak się będzie sala bawiła. Ja się bawię to jak są spirits tutaj, prawda? Jak się wszyscy bawią, to razem z nimi. Mówi pan polskie środowisko. Co takiego jest dobrego w polskim środowisku? Dlaczego się, nie wiem, trzymamy razem, chodzimy na wspólne imprezy? Mam nadzieję, że się będą bardziej trzymać razem i że będą ludzie bardziej sobie pomagać w naszym środowisku, prawda? Że to radio będzie funkcjonowało, oczywiście, no i wszyscy będą z tego mogli skorzystać, nie? Bo co roku ta impreza to jednak to jest... Uważam, że to jest dla wszystkich i ludzie, żeby pamiętali, że to jest po prostu moment, kiedy wszyscy mogą się zabawić i pamiętać, no i pomagać sobie razem, nie? To. Żeby mieć te łączniki takie, że, no tak, żeby że sobie poznać wiemy. Nowych ludzi, żeby nie siedzieć w tym domach, w zamkniętych ścianach, wyjść się rozerwać trochę, nie? No to jest najważniejsze, uważam. Radio 7, od jak dawna Państwo słuchają? O, ja bardzo rzadko, bo nie mam, znaczy w domu, mąż bardzo często słucha. Bo w samochodzie? W samochodzie. Bo w samochodzie, tak? Bo generalnie w samochodzie gdzieś od 300 lat, jakieś takie średnie. Tak to... Średnio. Jak pamiętam. Od jak samego pamiętam. Początku czy od połowy te 300 lat? Od samego początku, jeszcze zanim się nazywało Radio 7, już nie pamiętam jak się nazywało wcześniej. Tak, ale... było coś takiego. Były coś takiego, różne tak. Nazwy tego. Zgadza się. Co się najbardziej podoba? Wszystko. Ostatnio generalnie ten... muzyczny, kalendarium muzyczne? Dla mnie. Dużo ciekawostek, no fajnie opowiedziane. Gorączka sobotniej nocy, to pana muzyka? Gdzieś tam te czasy, lata 80. Chodził pan do dyskoteki, gdzieś się państwo bawili? No właśnie. To są nasze lata, młode lata. Także co, dzisiaj będzie bal. Dzisiaj będzie powtórka. Co najbardziej gra w uszach z tamtych czasów? Dużo, trudno tak sobie przypomnieć wszystkie te tytuły piosenek, ale wszystkie się bardzo podobały. Wszystkie bardzo, tak? A pani też? Tak, oczywiście. Lata 80. moje lata młodości, także... To chodziła pani na dyskotekę? O tak. Ze mną. Jeszcze nie byliśmy małżeństwem do tego, że... No to co tam grali? Polska muzyka, Lady Punk... Polski. O co się właśnie, wszyscy mi mówią, opowiadają o jakichś zagranicznych zespołach, no a w końcu lata 80. to rozkwit tej polskiej muzyki. Oczywiście, polska muzyka. Wyże są Manam, Bajem, Kombi. Super wspominam Jam, na przykład byłem dwa razy chyba na... Oczywiście, klasa sama w sobie. Kultowy, nie wiem. Tak, zgadza się. Rzeczy, szkoda, że już gościa nie ma, no ale... Ale to co, to chętnie by Państwo posłuchali takiej muzyki dzisiaj? Oczywiście, jak najbardziej. Tak? O to przyszliśmy, ja mam nadzieję, że będzie... Czy będzie sama zagraniczna muzyka? Nie, myślę, typu myślę że Bee Gees, polska muzyka. Ale przecież my o tym nie decydujemy chyba, że DJ... No zawsze można zrobić plebiscyt. Wygrywamy dzisiaj. Wygrywamy ile? 4-0, do przerwy 0-1. Ile się na tyle wygrywa? Gorączka sobotniej nocy, jaka muzyka będzie? No lata 80. przede wszystkim.
Co najbardziej lubisz z lat 80. W zasadzie powiem ci, że powstanie Solidarności. Na tym się wychowywałeś, czy to tak brzmiało? Chodziłeś na dyskoteki w ogóle, czy raczej nie? Raczej chodziłem, tak. To były moje czasy studenckie. W jakim wieku byłeś wtedy? W czasy moje studenckie. Tak. Studenckich czasach, tak? No. To jest ciężko, po prostu nawet powiem ci, że był problem eliminacji utworów, a nie wybrania utworów. Jest po prostu tak dużo wspaniałych utworów z lat 80. Dlaczego to były takie lata, gdzie no, ta muzyka by brzmiała w uszach i brzmi do dzisiaj? To się wszystko taki zrobił miks, bo to tak, w latach 70. był rock. Później lata 80. wchodzą funkowa muzyka, dance music, to się wszystko wymieszało w taki w jeden styl praktycznie. I dlatego ta muzyka jest taka fajna. Jest wspaniała linia melodyczna zawsze. Taką, że no właśnie, czy aranżacje są dobre, czy to, że to byli po prostu profesjonaliści, że to nie była taka muzyka, później były, nie wiem, później był punk, później były takie rzeczy grane na drutach. Słuchaj, to są takie piosenki, że w zasadzie każdy jest w stanie to zanucić. Każdy ma w uchu tą piosenkę, jest bardzo fajne linie melodyczne, proste, wiesz, padające w ucho. Plus to wszystko takim podlane sosem dance jeszcze, także całe lata 80. te wszystkie utwory, czy Michael Jackson, czy Diana Krall, czy no, to Diana Krall, wróć, to jest jazzowe, ale czy Whitney Houston, to po prostu jest, każdy ten utwór jest wspaniały. No. Lubisz to grać? Masz okazję grać to? Lubię tutaj to grać. Yeah. A masz tutaj okazję grać? Niespecjalnie. Ludzie... No to tak od wielkiego dzwonu, tak jak właśnie taka impreza jak ta. Aha. Generalnie się takich rzeczy mało się gra. No to cóż, to miejmy nadzieję, że dzisiaj będzie ten wyjątek i że no, więcej ludzi młodych pozna tę muzykę i się nią zarazi trochę. Tak, dokładnie tak. Która to impreza dla ciebie, Wojtek? Taka, w której słuchaj, przewodzisz. Zawsze muszę powiedzieć, że to jest jubileuszowa, czyli tysięczna. No właśnie, a co takiego, czego słuchałeś w latach 80? W latach 80? Tak. To znaczy, no ja generalnie słuchałem tego, co puszczali w radiu, czyli cały ten nową falę polskiego rocka, jak śpiewała... Ale co, punk też, KSU? No nie. Ja mówię o takim roku, że tak powiem, jak śpiewała Budka Suflera, że disco wreszcie trafił szlak. Czyli po latach 70. Czyli ty nie lubisz tego, co to znaczy, tutaj nie, dzisiaj będzie. Ja lubię, ale tego było za dużo, bo tak jak Marek powiedział, gdzieś tam w połowie lat 70. było, wiesz, to funky i na podstawie początek lat 70., gdzie była końcówka tego hard rocka, prawda? Czyli Deep Purple, Led Zeppelin i tak dalej, Queen. Queen dalej jeszcze pociągnął to wszystko do końca lat 70., ale już w połowie lat 70. wyszło na bazie funky, wyszła ABBA, wyszło Bonnie M. Więc to była super muzyka, jeżeli chodzi o zabawy, o tańczenie, prawda? Nawet się Krzysztof Krawczyk załapał do tego, jak to było? Zabawa w stylu folk, prawda? Słynny przebój. Ale potem już w latach 80., czyli przed najpierw ten rock, czyli soft rock, a potem weszła ta muzyka, że tak powiem, taneczna, czyli jak ja to nazywam, West Disco Polo, czyli wszystkie Modern Talking, OMD, AHA i tak dalej, Pet Shop Boys i to była muzyka lat 80., potem wszedł Jackson, więc to wszystko się tak gdzieś przewijało i gdzieś się miksowało, ale jednak przełom tych lat 70., 80., no to jakby nie było, to jednak jest Bee Gees, to jednak jest Donna Summer, to jednak są Bonnie M, prawda, to jest koniec lat 70., no i początek lat 80., czyli to dalej gdzieś tam sobie trwa. Cały czas wymieniasz zespoły zagraniczne, no ale lata 80. to był Jarocin, to były polskie zespoły punkowe, oczywiście, zespoły, że tak, ale ja mówię bo wtedy wszyscy żeśmy przecież buntowali się i kontestowali. Się, ja mówię o muzyce tanecznej. No ale wiesz, do tej polskiej muzyki też usiłowano tańczyć, zwłaszcza w Jarocinie. No ja się wcale nie dziwię, ja też bym tańczył, że tak powiem, no na fali można lecieć, a to była tak zwana new wave. No tak, a i z tej muzyki nic dzisiaj nie będzie. Wiesz co, ja nie gram, także nie wiem, to trzeba Marka ale zapytać. Ale byś zagrał? Proszę? Chętnie byś posłuchał? Oczywiście, że tak. Dlatego, że to, jak to mówią, źli ludzie pieśni nie znają, siadaj tam, gdzie śpiewają. Wszystko jedno co. Dzisiaj zatańczymy disco dla wszystkich i poprowadzimy lekcję tańca. Lubisz tańczyć disco, czy raczej latino? Wspaniale. W ogóle wszystkie formy tańca wydaje mi się, że rozwijają człowieka od wewnątrz, szczególnie jak intencja jest prosto z serca. Tak? A taniec z partnerem, czy taniec solo? Co najbardziej? Wydaje mi się,
się, że taniec solo i taniec z partnerem ma tę samą dynamikę. To znaczy może inną dynamikę, ale w sensie jeśli jedna osoba podczas występu da z siebie 100% i druga osoba podczas występu 100%, to wychodzi pełnia, tak zwany full supply. No dobrze, ale jakie tańce lubisz najbardziej? Czy ta salsa, czy co? Salsa jest moim ukochanym tańcem, w ogóle zaczęłam od salsy. Tańczyliśmy, prowadziliśmy zespół z Pawłem, mieliśmy 8 par i podróżowaliśmy po całym świecie. Także nawet otwieraliśmy koncert w LA, jednej z bardzo znanych grup El Gran Combo. Natomiast także kocham właśnie tańce latynowskie, uwielbiam flamenco. Zupełnie dwa różne jakby możliwości ekspresji, dwie różne. Natomiast, że tak powiem, każdy taniec ma w sobie duszę. No jakie są możliwości ekspresji w dyskotece, tych tańcach dyskotekowych, te lata 80. Jest fantastyczne, w ogóle chodzi o tę wielką radość, którą przekazuje się właśnie prosto z serca. Dlatego, że nie tylko tańczy ciało, tańczy dusza, serce, duch, w ogóle wszystko, cały świat. Będzie jakaś polska muzyka dzisiaj? Laskotek na płotek. Będziemy razem śpiewać. Ale to później chyba, to później. Ale co, lata 80. Co najbardziej lubisz lat 80. Wszystko. Wszystko? Zacząłem w 70. to. Aha. Wszystko. No ale chodziłeś na dyskotyki w latach 80. Nie, pracowałem. Popieramy Radio 7, to wiadomo, ale dzisiaj gorączka sobotniej nocy i co, muzyka lat 80. to Pani ulubiona, czy jak to było? A ja każdą muzykę lubię, która wprowadzi mnie w dobry humor i fajny taniec. A czy przy tej muzyce się dobrze tańczy, Pani zdaniem? Były najlepsze. Tak, jak najbardziej. Lata 80. najlepsze? Były najlepsze. Najlepsze? Najlepsze? Co było takiego dobrego? Kto to był wtedy? 80. To mnóstwo było. Nie musiałbym posłuchać. Polska muzyka czy zagraniczna, że zapytam tak, wow, filmowo? Razem. Obydwie, tak? Tak. A z polskich zespołów? Z polskich co pani zespołów? Budka Suflera. Budka Suflera. Okej. Okay. Number one. Perfekt. Co jeszcze tam? Manam czy nie? Manam. Jak najbardziej. 80 lata najbardziej był Manam, nie? No już byłem, no oczywiście, był. Tak. Był. A chodzili Państwo, Pani na dyskoteki, czy to raczej zabawa? A gdzie? W Kanadzie, czy...? Obojętne, w latach 80. Pewnie, my jesteśmy rozrywkowi. Bardzo dziękuję Wam, że po raz kolejny obdarzyliście nas zaufaniem na tyle dużym, że postanowiliście przyjść na tę zabawę. Wszystko odbywa się w latach 70. i 80. Także mam nadzieję, że to muzycznie będzie świetna podróż dla Was. Dosłownie za chwilę rozpoczniemy tę wielką zabawę, tę wielką imprezę radiową coroczną. To już trzeci raz, jak spotykamy się tutaj, a wygląda jakbyśmy byli po raz pierwszy. Sala przepięknie odnowiona. Witam Was bardzo serdecznie. To ja zmykam, bo aż można się przestraszyć. Wojtek Gawęda, Maciek Czapliński, oddaję im głos. Proszę Państwa, przywitanie jest długie, ale postaram się, żeby było krótkie. Wojtek powie, co ma powiedzieć, dlatego powiem, że po naszym wystąpieniu będzie zaraz obiad, bo wszyscy są głodni. Ja trochę się opóźniłem. Jeżeli ktoś uważa, że Maciek nie jest podobny do Travolty, to niech spojrzy na mnie. No, spodnie mamy podobne. Tak. Słuchajcie, no, na początku kilka uwag, a właściwie ogłoszeń kilka. A więc tak, no dzisiejszy wieczór odbywa się pod hasłem gorączka sobotniej nocy, czyli jeżeli ktoś poczuje, że temperatura mu rośnie, należy natychmiast udać się do baru. W czasie obiadu będzie facet cały czas chodził, który, znaczy stał na scenie, może będzie chodził po parkiecie, który cały czas dmucha. Chodzi o saksofonistę Piotra Cieślikowskiego.
Brawa dla niego. Zapraszam. Piotr Cieślikowski, Jan Gromada, mistrz, zaraz poda obiad, no i cóż. Zapraszam, życzę smacznego, a potem się zobaczymy jeszcze, jeżeli będziecie nas pamiętać i w stanie zobaczyć. Panie, panowie, ladies and gentlemen, madame de monsieur, przed państwem Axis Laser i Laser Show! Let's go!
Staszuk i Andrzej San Juan. A całość przygotowała Axis Laser. Ale teraz uwaga, niespodzianka. Prosimy wszystkich na parkiet. Teraz będzie Dora i Juan. Uczyli Państwa tańca. Gorączki sobotniej nocy. Brawo, brawo, chodźcie, chodźcie, chodźcie. Wszyscy na Dory, na Jądry. Słuchajcie, i to nie pierwsza rzecz, którą możecie dzisiaj wygrać, czyli świetną zabawę, bo możecie również wygrać mnóstwo rzeczy na loterii, która jest już teraz aktywowana. Teraz prywatne zdjęcie, oczywiście, że tak. Teraz przed Państwem, grajków było wielu. Z rodowodem niemieckim, polskim i czeskim, ale nikt nie śmiał zagrać przy Marku Majewskim. Marek Majewski, band przed Wami! A my teraz pokazujemy, czego nauczyliśmy się razem wspólnie z Dorą i z Jądry. Proszę bardzo, jeszcze raz powtórka. Żeby wszyscy zaliczyli.